22 czerwca w czwartek. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie, a zarazem pozdrawiam Was bardzo gorąco z Bytomia Miechowic i zapraszam do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Pierwsze z nich czytam w Księdze Proroka Jeremiasza, gdzie w 14 rozdziale, w 21 wierszu te znajdujemy słowa. Panie, wspomnij, a nie zrywaj Twojego przymierza z nami. Zaś drugi fragment wybrany jest z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w pierwszym rozdziale, 9 wierszu, tak czytamy. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Drodzy, kiedy czytamy słowa z Księgi Proroka Jeremiasza, to warto wiedzieć, w jakim kontekście one padają. Otóż w Judzie mamy suszę, w Jerozolimie ludzie omdlewają, rolnicy załamują ręce, zwierzęta nie mają co pić i trudno oczekiwać zbiorów, kiedy ziemia jest spalona. Nie wiem, czy coś wam to przypomina, ale myślę sobie, że wtedy pewnie nie raz do uszu proroka Jeremiasza dochodzą słowa pytania, a może słowa zwątpienia. Może Bóg nas opuścił, może nie ma już Boga między nami, może Bóg odwrócił się od nas, zapomniał o swoim przymierzu. Bo myślę, że tak jest wtedy, kiedy człowiek przeżywa dobre, fantastyczne chwile, kiedy wszystko w życiu człowieka się układa. Wtedy łatwo jest mówić o Bożej wierności, o powodzeniu, o sukcesie. Wtedy łatwo jest mówić o Bożym błogosławieństwie. Ale wtedy, kiedy w życiu się nie układa, wtedy, kiedy właśnie ziemia naszego życia jest zeschnięta, kiedy trudno oczekiwać plonu w naszym życiu, kiedy po prostu dopada nas choroba albo jakieś nieszczęście spotyka nas lub kogoś bliskiego, wtedy różne myśli przychodzą nam do głowy. Myślę również myśli zwątpienia o tym, czy Bóg dalej jest z nami, a może Bóg odwrócił się, a może Bóg karze nas za nasze grzechy i nasze przewinienia. Dlatego warto pójść dzisiaj za słowem, które daje nam apostoł Paweł w liście do Koryntian. Wierny jest Bóg. Drodzy, warto o tym pamiętać i warto spoglądać na historię nie tylko przez dany określony moment. Bo kiedy spoglądamy na historię narodu wybranego nie tylko przez perspektywę tej suszy albo nieszczęścia, jakim było zburzenie Jerozolimy, to możemy zobaczyć, że Bóg jest wierny i dochowuje wierności narodowi izraelskiemu bez względu na to, czy naród izraelski dochowywał wierności Bogu. Bóg dochowuje swojej wierności i sprawił, że naród mógł przetrwać największe nieszczęścia, jakie na niego spadały. Dlatego też warto spoglądać na nasze życie, nie tylko z perspektywy jednej chwili, jednego wydarzenia, tego, co w danym życiu się dzieje, bo być może dzieje się dobrze, a być może niestety dzieje się źle. I wtedy, no właśnie, wtedy różne myśli mogą nam przychodzić do głowy, również słowa zwątpienia. Dlatego warto pamiętać o słowach, które wypowiada apostoł Paweł. Wierny jest Bóg. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest obietnica, którą Chrystus daje tym, którzy należą do Niego. Chrystus daje swojemu Kościołowi. Dlatego życzę wam, drodzy, byście pamiętali o tych słowach w chwilach radosnych, ale byście pamiętali też o tych słowach i o Bożej wierności. Być może właśnie wtedy, kiedy przychodzi wam w danym dniu przechodzić przez ciemną dolinę. Życzę dobrego dnia i życzę nam wszystkim trochę dobrych, spokojnych opadów deszczu. Zostańcie z Bogiem.